badań z rybaków! Napiszmy konny musical albo artykuł do szkolnej gazetki. Co kryje się w klopsach ze stołówki? Skąd ono ma tyle energii? Spróbuję zgadnąć. Ze słońca, tęczy... I szczeniaczków? No, to co robimy? Muszę się przygotować do konkursu dresażu. Nie wyjeżdżam nigdzie daleko. Jasne. A ja muszę poćwiczyć z duchem przed eliminacjami do zawodów. Zmierzę wam czas! Myślę, że wyścig z zegarkiem to marne wyzwanie dla ducha. Potrzebuję się ścigać z prawdziwymi zawodnikami. To świetny pomysł, ale z kim? Ze ślicznotką i bumerangiem. Ślicznotka i bumerang nie mają żadnych szans z duchem. Pomyślałam, że bumerang może biec pierwszą połowę, a potem ślicznotka wypoczęta tę drugą. To się może udać! Juhu! Pa! Co dziś macie w planach, dziewczyny? Cześć, Maricelo. Jedziemy właśnie na tor, żeby duch się pościgał. Ojejciu, pomogę. A zdradź mi, Maricelo, jak konkretnie zamierzasz pomóc? Będę obserwować. No, w końcu duch lubi imponować złotku. Do zobaczenia w połowie. Dalej, duszku. Dawaj, bumerang. Pamiętaj, cuksy czekają. Na miejsca? Gotowe? Start! Szybciej! Czy to odpowiedni okrzyk na taką okazję? Szykuj się, ślicznotko. Pokaż, co potrafisz. Ha! Ojej! To wciągające! Brawa, duchu! Gdyby potrafił mówić, na pewno by powiedział, że nie zrobiłby tego bez wsparcia złotka. Świetny wyścig, Pal! Ale jak wiecie, nie wszystkie zawody szkolne są na torze. Może chcecie się z nami pościgać po lesie? Chcemy pomóc duchowi. Chyba, że nie jest gotów. O, duch jest gotów. Dawaj! Jedźcie za mną. Zaczynamy tutaj i jedziemy do plaży. Potem wzdłuż brzegu i potem w górę na polanę. Kto pierwszy przy miejscu na piknik, ten wygrywa. Zaczekamy tam na ciebie. Szczerze wątpię. Naprzód, żart! Jedź! Jedź! I wygraj! Duch jest szybki. Kto wygrał? Laki i duch. Wcale nie było łatwo. Myślę, że próbny wyścig bardzo się przydał duchowi przed eliminacjami. Ktoś jeszcze nabrał apetytu? Może pojedziemy razem coś zjeść nad jezioro? Dzisiaj są pulpety.